że mogę na logiczny szef goczy. Jest na plebanii w cieplicach. Te literki i imiona są pisane literkami mniej więcej wielkości 2-3 mm. Jest dosłownie tabliczka pod tabliczką gęsto na tym drzewie rozpisywana, a ma to wielkość tej ściany za mną. Więc gdybym ja miał tutaj się wdawać w całe drzewo genealogiczne szafki oczu, to jest po prostu niemożliwe. Nie wiem, ile czasu by mi zajęło zapamiętanie tego i mówienie mniej więcej, kto jest czyim synem, kto czyją córką, kto się z kim ożenił, skąd ta córka przyszła, z kim poszła, gdzie się puściła i nad czym to się wszystko skończyło. To jest po prostu zbyt zagmatwane. Prawda jest taka, że Szafgoczowie na tych terenach byli do 1945 roku. Finałem tego jest to, że był to jeden z najpotężniejszych rodów na Śląsku. Jeżeli chodzi o ich bogactwo, to oceniano je jako szósty najbogatszy ród na Śląsku, a pamiętajmy, że tutaj również swoje majątki mieli królowie, książęta, więc rzeczywiście majątek był potężny. Jacy oni byli? Krążą jakieś plotki, że gdzieś tam w XV wieku zajmowali się rabunkiem, że napadali na kupców, inni, że związali się z husytami. Na pewno jakieś tam dokumenty na ten temat są. Co do tego napadania na kupców, nie wiem, istnieje jakiś przekaz, że rzekomo nawet sam cesarz chciał się tutaj, czy król, wyprawić, żeby zniszczyć gniazdo zbójeckie na Chojniku. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle gdziekolwiek potwierdzone, czy to po prostu może nie są złe języki innego rodu, który postanowił im tam czymś zaszkodzić i rozpuszczał takie plotki. W każdym razie żadna wyprawa do skutku tu nigdy nie doszła. Owszem, zbójowanie tu się zajmowały niejedno, że tak powiem, gniazdo rycerskie, niejeden ród rycerski rabował na drogach kupców, wymuszał jakieś haracze. Nie jeden rycerz napadał na mniejsze miejscowości, szczególnie jeżeli one do niego nie należały, bo na swoje nie musiał. Rabował. Mało prawdopodobne, żeby zajmowali się tym Szafgoczowie, ale mówię, takie plotki krążą. Zostawmy w każdym razie to zbójowanie, bo dowodów na to żadnych nie ma, nie będziemy rzucać kalumni na przyzwoity ród. Oni bardzo szybko gospodarczo się rozwinęli. Oni właściwie tutaj gospodarkę rozwijali intensywnie. Tutaj teren jest dosyć bogaty. Ze wszelkiego rodzaju kopaliny. Poza tym był gęsto zalesiony, co by miało też swoje znaczenie, bo tutaj zaczęto, tu mamy kopalnię kwarcu, a jak mamy kwarc, to możemy robić szkło. Z kolei jak mamy szkło, no to musimy mieć niestety czym to szkło wytapiać. No a tutaj w górach lasy były dosyć potężne. Zaczęto je na łeb, na szyję wycinać i powstały pierwsze huty szkła, gdzie to szkło wytapiano. Tutaj między innymi już w XVII wieku opracowano produkcję szkła kryształowego. To znaczy to musi być szkło idealnie przezroczyste, nie może mieć żadnego zielonkawego zabarwienia, bo szkło średniowieczne tak wpadało w taki zielonkawy odcień, miało często pęcherzyki powietrza zamknięte w szkle. Ono oczywiście gdzieś tam w XV, XIV wieku i wcześniej było bardzo drogie, szczególnie transport przedstawiał wiele do życzenia. Więc jeżeli mieliśmy to szkło gdzieś przetransportować, tutejszej huty gdzieś dalej, biorąc pod uwagę, że w końcu drogi były fatalne, właściwie ich prawie nie było, to było wiezione na wozach, które bynajmniej nie były resorowane, więc to musiało być naprawdę super pakowane. Do tego jeszcze mieliśmy różnych bandytów, rzezimieszków na drogach. Więc pomijając proces produkcji szkła, który był kosztowny i który wymagał dużej wiedzy, do tego jeszcze sam transport szkła powodował, że to cena tego rosła bardzo mocno. A już mówię, w XVII wieku tutaj opracowano szkło kryształowe, które momentalnie skoczyło do góry. Chodziło konkretnie o szlifowanie szkła między nimi, bo w szkle można robić różne ozdoby, można je barwić czy tam jakimiś naturalnymi związkami chemicznymi, uzyskać szkło czerwone, uzyskać szkło granatowe. To zielone w sposób taki bardziej naturalny, można je bardziej jeszcze zazielenić. Ale uzyskać na przykład idealnie białe szkło, w 100% przezroczyste, bez pęcherzyków, potem na przykład kłaść na tym szlif, no to było dopiero coś. To była klasa sama w sobie i to szkło było rzeczywiście bardzo drogie. A Szafgoczowie założyli potężną hutę. Tutaj huty zakładali już wcześniej, ale pierwszą taką bardzo znaną hutą była huta Julia. Rzeczywiście eksportowali właściwie na całą Europę swoje wyroby. To przynosiło duże dochody. Oprócz tego to były tak zwane witrolejnie. Witrolejnia jest to miejsce, gdzie produkujemy kwas siarkowy. No, to już mówimy o wiekach późniejszych, a nie średniowieczu, broń Boże. Ale kwas siarkowy daje, w tamtym czasie jest potrzebny do bardzo, bardzo wielu rzeczy, a trudno go wyprodukować. Tu go produkowano z miejscowych kopalin. Jest taki związek chemiczny, który tutaj po odpowiedniej obróbce daje nam kwas siarkowy. Oprócz tego występuje tutaj również węgiel. Kopalnie węgla były. Do tego mamy rudy żelaza, mamy rudy ołowiu, mamy rudy miedzi. Występuje również złoto, srebro.
Oni się tym wszystkim zajmowali, no takie pierwsze huty na przykład żelaza powstawały tutaj w miejscowości w Kowarach, no pierwsze są tam łączone te huty z postacią taką legendarną Angelusa, który tu pierwszy znalazł żelazo, po czym zaczął to żelazo tutaj w hutach wydobywać. Zresztą huty w Kowarach były bardzo słynne, bo nawet Królestwo Polskie importowało stąd pewne rzeczy, zachowały się rachunki, gdzie Zygmunt August zamówił tutaj 200 lów do muszkietów w tutejszych hutach. Oprócz tego mało kto wie, że w XVII wieku powstał pierwszy, bodajże XVI chyba nawet, pierwszy most na Wiśle. On był drewniany, ale okucia były konieczne na tym moście. I te okucia do pierwszego mostu na Wiśle wykonano właśnie tutaj w Kowarach. Kłopot polegał na tym, że dwa lata później potężna jakaś powódź Kra zniosła ten most i te okucia pewnie możemy szukać w tej chwili w Wiśle na dnie. Ale jakby nie patrzeć, tutaj w Kowarach je wykonywano. Szafgoczowie dzięki temu przemysłowi plus oczywiście bardzo dużym ilością wiosek, miasteczek należących do nich. Tu wszystkie okoliczne niemalże miasteczka plus, nie wszystkie oczywiście, ale sporo tych miasteczek, nie licząc folwarków, wsi należały do Szafgoczów. To przynosiło bardzo duży dochód. Oni oczywiście intensywnie inwestowali również w coraz to nowe przedsięwzięcia. No, rozwijało się to bardzo dobrze. Szafgoczowie również przez jakieś korzystne ożenki zyskiwali na znaczeniu. Pamiętajmy również, że Hans Ulrych ożenił się z księżniczką z rodu Piastów, z linii legnicko-brzeskiej, z Barbarą Agnieszką. Księżniczka była wprawdzie księżniczką, ale tytuł książęcy na samych Szafgoczów się nie przeniósł. Oni tytułu książęcego nie otrzymali, chociaż się o niego starali. Ale krew książęcą już w żyłach mieli, mówiąc krótko. Wszystkie następne pokolenia Szafgoczów miały tą słynną piastowską krew w żyłach. Tych Piastów, z których wywodziły się nasze rody królewskie, książęta piastowscy, która sięgała gdzieś tam do czasów pierwszych Piastów Chrobrego i po kolei będziemy po tym drzewie genealogicznym znowu jechać, to Szafgoczowie tą krew w żyłach mają i mają notabene ją do dzisiaj. Bo jeszcze potomkowie linii cieplickiej żyją w niewielkich ilościach, że tak to określę, ale oni ciągle jeszcze żyją. Mieszkają w Niemczech, zajmują się różnymi sprawami. Bodajże jeden z nich jest tam jakimś przemysłowcem nawet. Ale ta krew Piastów Śląskich gdzieś tam mocno rozwodniona, ale ciągle istnieje. Koleje losu tego rodu były dosyć burzliwe, czasami ciekawe. No, między innymi Hans Ulrych, który właśnie się ożenił z księżniczką piastowską, był dowódcą między innymi kawalerii na całym Dolnym Śląsku. Był postacią bardzo znaną. Był również jednym z dowódców księcia Wallensteina. Książę Wallenstein w pewnym momencie w czasie wojny 30-letniej zaczął kombinować troszkę na własną rękę. Był owszem generałem cesarskim, ale zaczęto posądzać go o zdradę, że on ma jakieś takie sprytne plany, żeby wykroić dla siebie osobne księstwo i wyrwać się spod władzy cesarza. Oczywiście cesarzowi to się nie mogło podobać. Wydał rozkaz, aresztować go było troszeczkę trudno, bo on dysponował dosyć dużą armią, więc nie chciał doprowadzić do kolejnej wojny domowej, która już i tak się toczyła. Wydał taki cichy rozkaz i ostatecznie skrytobójcy zasztyletowali Wallensteina. Natomiast wszystkich dowódców należących do Wallensteina aresztowano, posądzając ich o zdradę. Hansa Ulrycha Szafgocza również. Pierwotnie był tutaj więziony niedaleko stąd, w Kłodzku bodajże. Traktowano go wtedy jeszcze w miarę dobrze, ale z czasem zaczęto go przenosić do coraz gorszych więzień. Ostatecznie wylądował w Regensburgu, w Ratyzbonie. Regensburg i Ratyzbona to jest ta sama miejscowość, która zmieniła nazwę. Dzisiaj występuje, zawsze się mylę, czy jako Regensburg, czy występuje obecnie jako Ratyzbona. Ale to już jest nieistotne, możecie sobie to sprawdzić. Tam skazano go na śmierć, ale cesarz zażądał potwierdzenia tego wyroku. Zażądał, że Szafgocz ma się przyznać do winy. Wzięto go na tortury. Tortury bardzo były okropne, bo jedne z takich bardziej paskudnych. Otóż związywano mu ręce na plecach, podczepiano do tych hak, podciągano go w ten sposób do góry, do nóg, wieszając obciążenie. Powodowało to wyłamanie stawów ramion, rozerwanie ścięgien, rozciąganie mięśni. To są wyjątkowo paskudne tortury. Po czym go zdejmowano, nastawiano mu z powrotem stawę, lekko leczono i zaczynano na nowo. On się ostatecznie do winy nie przyznał, co nie zmieniło faktu, że został ścięty bodajże w lipcu 1635 roku w Regensburgu. Miecz, którym go ścięto, istnieje do dzisiejszego dnia. Rodzina wykupiła ten miecz.
od kata. Po prostu nie życzyła sobie, by miecz, który został splamiony krwią Szafgoczów, był używany jeszcze do jakichkolwiek egzekucji i był plamiony jakąś inną krwią. Odkupili miecz od kata. Miecz można oglądać. On troszeczkę wędruje tutaj po Dolnym Śląsku. Czasami jest we Wrocławiu, czasami w Bolesławcu, a był nawet tutaj w Cieplicach. Jak był w Cieplicach, to tu na zamku zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Nie wiem, może duch wędruje razem z tym mieczem, którym został ścięty. Tu się na zamku zrobiło wtedy mało ciekawie. W momencie, kiedy ten miecz leżał parę kilometrów stąd, był wystawiony na ekspozycji cieplickiej. Miecz jest bardzo ładny. Jest to typowy katowski miecz. No trudno mówić o czymś ładnym w tym wypadku, ale ma pięknie owiniętą rękojeść drucikiem. Ma taką surową elegancję, tak bym to określił. Do walki się kompletnie nie nadaje. Jest dosyć szerokie ostrze, tempo totalnie zakończone, tak półokrągło. Na mieczu jest wybita puncą szubienica i koło katowskie, takie koło do łamania. Bardzo często na mieczach umieszczano te symbole, żeby było wiadomo, że jest to miecz katowski. Jest dosyć ciężki, bo waży 2,7 kg. To jest już waga duża, jak na miecz, bardzo duża, rzekłbym, bo miecze bojowe są o połowę lżejsze. Rękojeść ma dwuręczną, jak na moje, no niezbyt w końcu duże dłonie, trochę malutką, ale trzeba pamiętać, że ci ludzie byli troszkę mniejsi, więc ja mam lekki kłopot z położeniem dwóch dłoni na rękojeści tego miecza, ale był to miecz jak najbardziej dwuręczny, katowski. No ścięto go, on kazał się pochować w tej samej koszuli zakrwawionej, w której go ścięto. Po prostu zażądał, że ma być pochowany w trumnie w tym stroju, w którym zostanie ścięty. O co mu chodziło? Chodziło o to, że on wyjaśnił to, że chce stanąć przed Bogiem tak sponiewierany, jak go ludzie sponiewierali, taki okrwawiony, żeby pokazać Bogu, jak go niesprawiedliwie potraktowano. Tak zresztą został pochowany. Tutaj zresztą na Śląsku, na dole. Tyle, że parę lat później został zrehabilitowany. Cesarz ostatecznie stwierdził, że rzeczywiście była to pomyłka sądowa, jak to ładnie określił. Wprawdzie sądy działały wtedy trochę często inaczej. Próbuje się tą regułę nam wprowadzić, że odgórnie ktoś tam steruje, kto ma jaki sąd ma jaki wyrok wydać. W tamtym czasie sądy były niezależne, no i mieliśmy tak zwaną pomyłkę sądową, czyli wyrok cesarz wydaje, a potem cesarz zwala winę na sąd. Nie? No, nigdy nie jest dobrze, jeżeli władza, że tak powiem, zwierzchnia ma dostęp do sądu i może sędziom wydawać polecenia. To było zresztą powszechnie stosowane w średniowieczu i nigdy nikomu to na zdrowie nie wyszło. Takich pomyłek sądowych mamy w skali całej Europy, powiedzmy, właściwie dziesiątki tysięcy, bo wtedy trudno było jakikolwiek sprawiedliwy sąd. Pamiętajmy, że wtedy warunkiem wydania wyroku było przyznanie się do winy. A jak uzyskamy przyznanie się do winy? To nie ma najmniejszego znaczenia dla sądu. Czy mu włożymy nogi w ognisko? Czy będziemy mu po kolei skórek pasami zdzierać z pleców? Czy będziemy solą to wszystko posypywać? Czy będziemy go obcęgami rozgrzanymi do czerwoności po kawałku obrywać mu kawałki ciała? To nie ma znaczenia. Ma się przyznać. Jak się przyzna, znaczy się jest winny. Tak niestety to kiedyś wyglądało, więc z tą winą było trudno. Bywały przypadki ułaskawienia oczywiście, czy bywały przypadki, że ktoś pomimo wszystko się nie przyznawał. Tutaj znowu taka mała dygresja, uciekamy od zamku Chojnik i Szafgoczów, ale niektóre kobiety posądzone o czary nigdy się nie przyznały. Z kobietami to jest taki, no nie problem, bynajmniej nie jest to problem, tylko jest taka dziwna historia, że czy to się panom podoba, czy nie, kobiety są bardziej odporne na ból. Potrafią więcej bólu wytrzymać od mężczyzn i te kobiety potrafiły rok tortur wytrzymać i nie przyznać się do winy. Finał był taki, że ostatecznie kat je tam gdzieś trochę leczył. Następnie zostawały uniewinnione. Kłopot polega na tym, że musiały katu zapłacić za obsługę. Mało, że je torturował, to one za to musiały zapłacić jeszcze. Ale bywały przypadki, że one jednak się nie przyznały, ostatecznie uniewinniano. No, Szafgocz nie był kobietą, ale też się nie przyznał. Nieistotne. W każdym razie ścięto go. Zamek Chojnik został skonfiskowany przez cesarza. Został dokładnie ograbiony. Był to ród niewiarygodnie bogaty, ale po przejściu tutaj cesarskich muszkieterów, którzy tutaj przez dłuższy czas przebywali, tudzież cesarskich komorników i wszelkich innych grabieżców, zamek został dokładnie ograbiony ze wszystkiego, co miało jakąkolwiek wartość. I bodajże w 1646 Szafgoczowie z powrotem odzyskują te majątki. Część już nigdy nie odzyskali, ponieważ cesarz niektóre z ich majątków sprzedał innym
RODO, więc odzyskanie tego było wyjątkowo trudne. Niektóre udało się z powrotem odkupić. Część odzyskali na drodze sądowej. No i ród znowu zaczął rosnąć w potęgę. Ta potęga się utrzymywała, tak jak powiedziałem, mniej więcej do 1945 roku. Sawgoczowie, tak jak powiedziałem, byli polską w pewnym sensie szlachtą. Oczywiście mieszkali tu na Dolnym Śląsku. Pytanie, czy oni byli Niemcami, czy Polakami, jest zupełnie bezsensowne. Człowiek jest tym, kim się czuje. A w latach wcześniejszych oni się przede wszystkim czuli Ślązakami. To był ród śląski. W tamtym czasie narodowości nie miały aż takiego znaczenia istotnego. To nie było istotne, czy ktoś jest tam, powiedzmy, Niemcem, czy ktoś jest Polakiem. Oni o sobie tak nigdy nie mówili, tylko mówili o sobie, że jest Małopolaninem, Wielkopolaninem, Pomorzaninem, czy jeszcze bardziej jakieś tam regionalizmy zamykając, był Dolnoślązakiem. Pisarze, rysownicy, podróżnicy, twórcy, poeci, muzycy i inni, czyli wszyscy, których nie chciałbyś spotkać w ciemnej uliczce, a znajdziesz ich w Fantasmagorii.